Ja bym chciał podziękować pierwszemu ministrowi Walii za tą współpracę, za ten przyjazd tutaj na Śląsk, za tą obecność. Łączy nas porozumienie, które było z przeszłości, które dzisiaj odświeżyliśmy, ale Walia ma za sobą wspaniałą przeszłość, wspaniałą transformację. Śląsk jest w czasie transformacji i chcemy z tych doświadczeń Walii korzystać jak najmocniej, ponieważ ten proces ciężkiego przemysłu, kopalni, hut już jest za Walią. Te wszystkie obszary, czy turystyka, czy edukacja, medycyna, ICT, tereny poprzemysłowe, to z pewnością rzeczy, które mogą wzajemnie nas mocno ubogacić. I tak jak powiedziałem wczoraj panu pierwszemu ministrowi w Koszęcinie, że to będzie tak długa przygoda jak historia klubu Wrexham. Przyjaźni, zaangażowaniu i pasji do tego, co robimy. Mr. Marshall, thank you once again for the very warm welcome we have received here in Silesia. As we move to reaffirm those long-standing relationships between Wales and Silesia and to look forward to that future. Dziękujemy Panie Marszałku za wspaniałe gościnne przyjęcie na Śląsku. Jesteśmy tutaj po to, żeby potwierdzić nasze wspólne zobowiązania wynikające z przeszłości oczywiście i patrzeć już w przyszłość. Our shared experience of economies based on heavy industry, on coal mining and steel making means that there is a very long-standing relationship between us. Jest między nami bardzo długa relacja, dużo mamy wspólnego, wspomniany przemysł ciężki, stal, węgiel. But what we've done today in signing this renewed memorandum is to look forward to ways in which we can continue to cooperate and to deal with those challenges that face our peoples and the possibilities that we know are there for the future. Oczywiście to, co zrobiliśmy dzisiaj, czyli podpisanie tego odnowionego memorandum, porozumienia, to jest sposób, żeby spojrzeć w przyszłość, daleko w przyszłość, patrzeć oczywiście na wyzwania, ale także to, co możemy zrobić wspólnie dla naszych ludzi. Whether that is renewable energy, exchange between young people, research between our universities, new economic possibilities. There is an agenda of work which we will commit to for the next 20 years. Przez najbliższe 20 lat mamy oczywiście pełną agendę, duży plan działań, czy to jest wymiana między młodymi ludźmi, wymiana między uniwersytetami, czy innego rodzaju współpraca, jest dużo do pracy. Wales has a large and very successful Polish population. A Walia ma bardzo, bardzo, bardzo dużą i oczywiście odnoszącą sukcesy społeczność polską. And when turn to Wales and we can take you to Wrexham and see the football club in action. They will be a very warm welcome, both from Wales and from our new Polish friends. I na pewno, kiedy następnym razem pan marszałek do nas zawita, zaprosimy na mecz w klubie Wrexham. Na pewno będzie gorące powitanie zarówno od Walijczyków, jak i oczywiście lokalnej polskiej społeczności.